Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, bardzo październikowo, bardzo też różańcowo i akademicko. Dlaczego? Dlatego, że właśnie miesiąc, który rozpoczęliśmy i którego mamy ze sobą już kilka dni, jest właśnie takowym miesiącem. Jest to miesiąc jesieni, wciąż tej pięknej jesieni, czekamy na babie lato, może będzie w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że ta jesień będzie, jak to często mówię i zachęcam i życzę tego sobie, wszystkim, żeby to była polska złota jesień, chociaż ona w jakiś sposób już takowo jest, ale oby była jak najdłuższa, bo przecież ciepła potrzebujemy, wiadomo, względy ekonomiczne, więc żeby właśnie to ciepło jak najdłużej nam towarzyszyło i żebyśmy ogrzewali się w sposób naturalny słońcem i jakieś tam jeszcze inne metody, te właśnie metody, jak powiedziałem, naturalne. Poza tym różaniec, proszę Państwa, różaniec, Matka Boża Fatimska wciąż nas zachęca do różańca. Popatrzmy na tę figurkę, popatrzmy właśnie na tego rodzaju narzędzie modlitwy, czyli na różaniec. Czy bierzemy go do ręki w ciągu właśnie tego czasu, który obecnie przeżywamy? Czy modlimy się na różańcu? Czy zachęcamy innych do tego rodzaju modlitwy? Czy chodzimy do kościoła na tak zwane nabożeństwa różańcowe? Czy w gronie rodzinnym? A może po prostu prywatnie, osobiście, gdzieś tam w kąciku, chociaż dziesiątek różańca, ewentualnie cząstka różańca. Proszę Państwa, naprawdę to jest bardzo ważne. Odmawiajcie różaniec, mówi ona do nas i my mówmy do siebie wzajemnie. Odmawiajmy różaniec, zachęcajmy do tego rodzaju modlitwy, bo jest to, jak powiedziałem, bardzo ważna modlitwa. Modlitwa o pokój, modlitwa o Boże błogosławieństwo, modlitwa, która jednoczy, która wycisza nas i która uczy nas właśnie tego, co nazywa się miłością. Miłością miłością człowieka do Pana Boga. No oczywiście rok akademicki, już kilka dni za nami tego właśnie nowego czasu dla studentów. Jeszcze raz pozdrawiam studentów, studentki. Życzę, żeby to był czas błogosławiony, żeby to był czas, który pozwoli Wam na to, drodzy młodzi, ubogacić się i intelektualnie, i zawodowo, i także w jakiś sposób duchowo. To ubogacenie jest bardzo ważne, bo ono właśnie tworzy człowieka, który w przyszłości będzie pracował na różnego rodzaju stanowiskach. Kochani, no właśnie, dzisiejsza niedziela jest to, proszę Państwa, 28. niedziela zwykła, jak wiemy, w roku C. Warto też zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będzie to 14 października, będzie to oczywiście piątek i tak zwany Dzień Nauczyciela, tak popularnie na ten dzień mówimy, a taka poprawna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej racji, proszę Państwa, zwłaszcza drodzy pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, składam najlepsze życzenia, żeby właśnie ten dzień, żeby to święto było dla Was okazją do refleksji, okazję do świętowania, okazję do różnego rodzaju nagród, różnego rodzaju też jakichś tam awansów i tak dalej, żeby właśnie to był dzień, który też pozwoli Wam na to, żebyście zrobili taki remanent, taki rachunek sumienia, zastanowili się nad tym, że nauczyciel to nie tylko zawód, ale to powołanie, być nauczycielem, być wychowawcą, a więc być odpowiedzialnym człowiekiem za młodego człowieka, którego kształtujecie i duchowo, i intelektualnie, i kulturowo, i patriotycznie, i też pod każdym innym względem. Wszystkiego najlepszego, żebyście byli usatysfakcjonowani i swoją pracą, swoim zawodem, a także tym właśnie pensum, czyli tym wynagrodzeniem, żeby ono też było właściwe, żeby było też takie, byście byli z tego zadowoleni. Warto też, kochani, zauważyć, że od dzisiaj za tydzień będzie tak zwana Niedziela Papieska, 16 października, dzień wyboru kardynała Wojtyły na papieża, ale o tym dokładnie w następną niedzielę, a dzisiaj tylko taka zajawka, mówiąc tak po redaktorsku, żebyśmy dobrze przygotowali się właśnie do tego czasu, który nas czeka i który pozwoli nam na to, żebyśmy przyjrzeli się papieżowi, żebyśmy wsłuchali się w niego, owszem, uchem, ale także sercem i żeby on nie wypadał z naszego życia. On nasz wielki rodak, święty obecny Jan Paweł II. Kochani, dzisiaj trzy niedziela, jak powiedziałem, jest to 28. niedziela zwykła i gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to wysłuchaliśmy, ewentualnie za chwilę to usłyszymy, Ewangelia według świętego Łukasza. Oto ona. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych, zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok Jezus rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
kieszeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u nóg jego i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Czy nikt nie znalazł się, by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara uzdrowiła ciebie. Kochani, drodzy telewidzowie, właśnie Pan Jezus się uczy nas cnoty wdzięczności, przypomina nam o tym, że coś takiego istnieje. My umiemy prosić, my umiemy nawet błagać, na przykład msze święte, zamawiamy za naszych zmarłych, zamawiamy msze święte o zdrowie, o Boże błogosławieństwo, umiemy prosić Pana Dyrektora, żeby nam jakoś tam troszeczkę lepiej, że tak powiem, dogodził w naszej pracy zawodowej, prosimy sąsiada, pożycz nam czegoś tam, czy sąsiadki, umiemy prosić, ale czy my potrafimy być wdzięczni, czy potrafimy dziękować? Papież Franciszek mówi o takich trzech słowach, bardzo ważnych słowach. Dziękuję, proszę, przepraszam. Czy właśnie te słowa w naszym życiu funkcjonują? Czy ja proszę, owszem, umiem prosić, ale czy ja dziękuję, jeżeli otrzymam, a jeżeli nie otrzymam, czy rozumiem, że nie otrzymam, bo jakieś tam są powody, że ktoś właśnie mnie w ten sposób uczy jakiejś też pokory. Czy ja potrafię przepraszać, czy ja potrafię być człowiekiem wdzięcznym? To jest najważniejsze. Właśnie Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, zwraca naszą uwagę w ten sposób. Chrystus, że trzeba dziękować. Trzeba będzie dziękować, bo to jest bardzo, bardzo ważny element naszego życia. Zwróćmy więc dzisiaj uwagę, kochani, na tego rodzaju sprawę, na tego rodzaju naszą postawę. Czy jesteśmy ludźmi, którzy dziękują, czy jesteśmy ludźmi, którzy są wdzięczni za to, że żyją Panu Bogu, naszym rodzicom, czy jesteśmy wdzięczni Bogu i innym ludziom, czy ludziom, czy światu nawet za to, że dzieje się to w naszym życiu, co się dzieje. Czy potrafimy, jeszcze raz podkreślam, zrozumieć, że jeżeli tego nie ma, czy potrafimy być, jeszcze raz też podkreślam, ludźmi w tej materii pokornymi. Dziękuję, proszę, przepraszam, do widzenia. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.